Cześć, zapraszam Cię na krótki filmik, a właściwie opinię o tym oto generatorze pary firmy Tefal. Jest to sprzęt, który u mnie jest 4-5 lat. Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć dokładnie ile, a nie mam już ani kartonu, ani faktury, ani żadnego innego dowodu zakupu. Więc tak mniemam, że ma on 4-5 lat. Jest sprzętem, który chciałabym Ci pokrótce przedstawić, zwłaszcza jeżeli, tak jak ja, w żaden sposób nie jesteś fanem, fanką prasowania. OK, tutaj mamy pojemnik na wodę, który nam się wyciąga i z takim oto pojemniczkiem wędrujemy sobie po wodę. I teraz tak, zobaczcie, 8 barów, 600 gramów pary, gotowy do pracy na największej mocy w przeciągu 2 minut. Sam się wyłączy, jeżeli nie będziemy go używać, odkamienianie i nie plami, bo to jest chyba najgorsze, jak żelazko gdzieś cieknie i robi plamy. Także tak, to jest to. Ja na potrzeby dzisiejszego filmu przyniosłam sobie oczywiście wodę w dzbanuszku, ale na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę? Zobaczcie na ten solidny, estetyczny wąż. Po 4-5 latach on wygląda jak nowy, no nie ma się tu do czego przyczepić, naprawdę. Zresztą uważam, że w ogóle całe żelazko wygląda jak nowe. Najgorzej z tego kompletu, bo był to znaczy kupowane osobno, ale w jednym czasie wygląda ten pokrowiec do prasowania, ale to jestem w stanie zrozumieć i wytłumaczyć, ponieważ trochę tutaj było już wyprasowane. Dodatkowo tutaj mamy takie jak tutaj na rysunku, taką jakby rynienkę do odkamieniania, którą co jakiś czas odkręcamy, czyścimy i wkładamy z powrotem. Dobra. Przystępujemy do prasowania. OK, moi drodzy. Zatem przystępujemy do akcji. Ja sobie najpierw uzupełnię wodę. Wystarczy, reszta będzie do kwiatków. Wkładam sobie to na miejsce. Jest. Staram się to zrobić tak delikatnie. I włączam. Zobaczcie. Świeci się na niebiesko. Żelazko jest włączone. Tutaj też miga dioda. I możemy prasować. Eko, delikatne, normalne i max. Moi drodzy, to co te gryski lubią najbardziej. To jest ten solidny wyrzut pary, który da radę wszystkiemu. I zobaczcie, zaczynamy. Ekstra, prawda? Super. Tylko powiem Wam jedną rzecz. Po co prasować całą tą ścierkę? Nie wiadomo ile razy, z każdej strony, jak można ją złożyć tak, jak ona ma być złożona w szafeczce i przy tym wyrzucie pary zrobicie to tak o.
zobaczcie. Druga strona też jest wyprasowana. No ja jeszcze poprawię, jakby się kto szczepiał. Ale myślę, że nie ma sensu. Ło, gorąco, aż ciężko w ręce wziąć. O. I taką ekstra ściereczkę możemy od razu schować do szafki, bądź jeżeli ktoś ma jeszcze życzenie. Ale to jest... A wiecie, że tego sprzętu doskonale używa się do dezynfekcji kanap, różnego rodzaju dywanów, do odświeżania marynarek. I zobaczcie, to jest taka bardzo fajna, cieniusieńka, lekka bluzeczka. Pewnie, że można byłoby ją prasować w sposób tradycyjny. Tylko po co, moi drodzy? Spójrzcie na to. To jest... To jest lepsze niż najlepszy streamer, powiem Wam szczerze, bo to potraktowane taką parą i odwieszone na chwilę wygląda na idealnie wyprasowane. Można też prasować w pionie. A jest to bluzeczka niełatwa do prasowania. Z tego względu, że ma bardzo dużo plisów, zaprasowanie, rękawy są jeszcze nieprasowane, więc na rękawy nie patrzymy. Ja je tutaj zaraz dokończę, ale jest to idealne. Dobra, teraz biorę się za koszulę. Ok, teraz ta słynna koszula. Jest to dość ciężki materiał, znaczy ona nie jest ani gruba, ani nic, ale mimo wszystko ja nie lubię jej prasować. Dlatego też oczywiście, jak zwykle, wyprasuję, przeprasuję ją tylko troszkę, a potem całą resztę potraktuję parą na wieszaku. Okej, moi drodzy, na tym kończymy ten krótki film na temat generatora pary marki Philips. Jak widzicie, koszulka już założona. Trwało to 3 minuty razem z nagraniem. Jak widzicie, koszula już założona. Wszystko wyprasowane. Pokazałam Wam generator pary marki Tefal po kilku latach, co najmniej 4. Czy kupiłabym go ponownie? Oczywiście, że kupiłabym go ponownie. Czy to jest film sponsorowany? Nie, to nie jest film sponsorowany. Czy lubię prasować? Nie, nie lubię prasować i nigdy tego nie polubię. Nie ma jeszcze takiego żelazka, które by ktoś stworzył, którym ja bym lubiała prasować. Ja po prostu to lubię, bo muszę, a lubię korzystać z takich urządzeń, które skracają czas czynności, które nie sprawiają, że ja je lubię, rozumiecie? Także tak, moi drodzy, tym oto fantastycznym akcentem żegnam się z Wami i do następnego.
i jeszcze zapraszam do innych moich filmów. Cześć, pa!